Dobra, lecimy dalej. Braum się poświęcił, żeby nas lodowe wilki nie dorwały, a my lecimy dalej do wnętrza góry skrzydlatej. Nie wiem, czy to jeszcze daleko, czy niedaleko. Możliwe, że jesteśmy już w połowie gierki. Trochę się boję o Willumpa, co ta Lisandra chce mu zrobić. Na pewno mu wyssie moc lodu. Co to jest? Co to jest? Niedźwiedź! Zamarznięte ciało potężnej bestii. Niedźwiedzi bojownicy wyrzekają się swojego człowieczeństwa i zwołają za moc przemiany w przypominające niedźwiedzie potwory. Mój brat niedźwiedź? Co to ma być? Przewodzi nimi... przewodzi nimi Volibear, jeden z dawnych półbogów Leyroldu. Brali udział w niewielkiej wojnie przeciwko wyznawcom Orna, brata Volibeara. Choć Nunu wie, jak brutalni dziedzicy byli niedźwiedzi i wojownicy, to nie może im się oprzeć. Uważa, że są fascynujący. Wojownik niedźwiedzi! Ja pierdzielę, jakie wielkie to jest! Wygląda, jakby te armie zostały zamrożone w samym środku bitwy. Sam chciałbym się mieć jaką moc shapeshiftowania się w takiego niedźwiedzia. Czy one ranią niedźwiedzia? Na to wygląda. Wow, to okrutne. Tak, wiem, że niedźwiedzie nie były zbyt przyjazne, ale no nie wiem, jakoś to je bardziej lubię. Bo po prostu ty Dobra, lubisz zwierzęta. To jest idealne miejsce. Ja jestem potężnym niedźwiedziem, a ty jednym wojownikiem. O, kolejna bitwa na Śnieżki. No dobra. Bitwa. Prowadzę 2-0. Przygotuj się na mojego asa. To będzie starcie stulecia. Wielki Lolo z plemienia Notai przeciwko Willumpowi, puchateru Yeti. Cyk, myk, cyk, 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 pyk. Cyk, myk, cyk, pyk, cyk, pyk. Cyk, myk, cyk, pyk. Łoszczy. Prowadzę. Celownik mnie oszukuje. Jej, wygrywam. Dobra, chodź tu mały gnojku. Znaczy duży gnojku. Jestem śnieżkowym królem. Umieraj. Przenośni. Tę bitwę wygrywam. No i git. Mistrz walki na Śnieżki! Nunu! Jak to ja nie umiem liczyć? Przecież mam więcej palców niż ty. Ale może... No, fajnie zobaczyć wojowników z bliska. Bardziej liczyć w pamięci. I... smutno. Dobra, co my mamy tutaj zrobić? Hej, Willump. Jak myślisz, o co walczyły te armie i niedźwiedzie? Notaj walczą piosenkami i historiami. Tak jest lepiej. Kolejny ornament. Willump, chyba ten jest mój ur... Volibear pogodny... Oooo! Patrzcie, jaki słodziak! Pogodny Volibear zaciągający się kwiatkiem na sterto jęczących żołnierzy. Musiał sam pokonać całą armię. Jak słodko wygląda. Volibear wąchający kwiatek po epickiej potyczce. Dzieciak miał humor. Bardziej Yeti. No, to musiał być dzieciak, nie? Z głową pełną fajnych pomysłów. Jak ja. Ale mam dziwne wrażenie, że to właśnie Yeti rysowały. Co ty tam widzisz? Aha, to przyszliśmy naokoło. A może my musimy ściągnąć te? Nie, chyba nie. Coś tu trzeba zrobić, tylko nie wiem co. Niby tu jest jakieś wejście. Może tutaj? Innego wejścia nie widzę na górę. Patrz na te pazury! Na pewno mogłyby rozszarpać lodowego węża na pół. Pewnie tak. Pewnie tak by mogło być. Kuźwa, jakie wielkie. Jaka magia zamraża całą armię?
Zamarznięte armie, dwie pradawne armie zamrożone tuż przed rozpoczęciem bitwy spoczywają uwięzione w lodzie w głębi skrzydlatej góry. W tym lodowym grobowcu można dostrzec kształty potężnych wojowników i dzikich bestii, wspomnienie walki, do której nigdy nie doszło. Lud po prostu powiedział: pierdziele, nie będziecie się bić na moim terytorium. Zamrażam was na zawsze. Zostali zamrożeni bardzo dawno temu. Taki miał kaprys. Pan jasny lud i tak zrobił. No, bo ja się po prostu nie wyspałem. Znów miałem ten dziwny sen. O, właśnie. Chodzi o mamę. Zawsze kiedy mam ten sen, czuję jakbym znów ją stracił. A do tego to uczucie, jakby... Może ktoś mnie obserwował? Tak jakby... Jakby w tym śnie był jeszcze ktoś inny. Nie no wiem. Bo ktoś cię obserwuje. Ktoś cię obserwuje, niestety, muszę ci to powiedzieć. Panie, że były dwie ścieżki w ogóle. Pani Lisandra Dupandra. O kurde. Dobra, wilczury. Chodźcie tutaj. Mój ulubiony atak. Podrzucenie do góry. Nie, jest ich więcej. Skończmy to. Wow. Pieseł. Wielki. A, masz. Tutaj mamy jakąś kotwicę. A, mogliśmy tak zrobić. Dobra, to teraz to już nieważne. Dobra, trzeba się tam dostać. Tylko jak? Zaraz to rozkminimy. Widziałeś to? Ruszyło się! Skacz! Katapulta? I ja mam być kamieniem? Super! Dawaj, skacz! Gotowy. Już zaraz! I... się dziwię, że to dziecko sobie jeszcze niczego nie złamało. W porządku? Bo chcę przypomnieć, on nie ma supermocy. Chyba nie ma, nie wiem. Ale nie wygląda jakby miał. Ma tylko ten magiczny flecik. Uwaga! No, jestem u góry. Zobaczmy, jak wciągnąć ciebie, Willum. Teraz zobaczymy. Tu coś widzę. Są tutaj te wybuszki. Przygotuj się do lotu. Latający Yeti! Tak jest. Piąteczka i Bebzon. I dalej, głąb. Brom byłby zachwycony ogromnym latającym poro. Oby nic mu nie było. Oby, no nie, na pewno nic mu nie jest. Co to jest? Czym jest ta dziwna kula? Można ją ruszyć? Serio? Szybciej! Interesting. Hej, tak sobie myślę. Brown powiedział, że Lisandra walczyła z pustką, nie? Nie rozumiem. Czekaj. Nie jest się dobrą osobą, jak się robi dobre rzeczy? Musi chyba dalej inny etap, ale co jest tutaj? To chyba mamy różne zdania. Wszystko w porządku, Willum? Zastanawiam się, co jest tutaj. Niby można przejść tu. A nie! Tam byliśmy. Dobra. To nieważne. Już kurde bym się tak wrócił daleko. Okej, to jednak idziemy tutaj.
Hapsasa. Powolutku, powolutku. No i git. Kolejna kuleczka. Kuchanku, chcę zobacz. Jeszcze jedno turlu, turlu, turlu. Turlu, turlu. Tur, tur, turlu, turlu. Ja pierdzielę. Ale jest nieaktywna. Mister turlu, turlu się zepsurlu, rurlu. Czas pomachać czterema łapami. Machaj, machaj. I gotowe. Ready. Trochę wieje. Ulala. Dzięki, Willump. Widzę, że coś cię trapi, a i tak mnie niesiesz. Bez ciebie nigdy bym nie dał rady zajść tak daleko. Czuję, że ty też jesteś moją rodziną, Willump. Chociaż ja nie jestem Yeti. Nigdy przedtem tak o tym nie myślałem. W tej chwili obaj mamy tylko siebie nawzajem. Tym właśnie jest rodzina. To tak jakbyś był moją tarczą. Robi się dość nieciekawie, co nie? No trochę bardzo. Przypomina mi to zamieć z początku. Ale będzie, że go Lisandra porwie. Ło! Nic nie widzę! O, jakieś światło. To chyba dobry znak. Idziemy, idziemy, idziemy. Jest jakiś szlak. Nie, tak się odbija. Dobra, udało się wyjść. Ale te kolory nie są jakieś za ciekawe. W ogóle nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Rozejrzyjmy się. A mi się podoba ta eksploracja tutaj. Co to jest? No widzę przecież, że róg. Miałam na myśli, dlaczego tu jest. Boże, czy to kolejny róg Orna? Co takiego robi? Chyba jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Ale o co chodzi? Czemu zły pomysł? Musisz się trochę rozluźnić, Puchaty. Zadmę w niego. Ale on ostrzega. Może coś wie. Niesamowite! Był jeszcze głośniejszy niż twoje chrapanie, Willump. Nieprawda, nie mów tak. O-o. Willump? Zaczyna mi się wydawać, że może jednak nie trzeba było dąć w ten róg. No, Willump to mówił. Widzisz to? Co to jest? Volibear! Volibear? Ten Volibear? What the fuck? O-o. Jaki wielki. Ale się boję tego ryku. Co Brown mówił na moście? Coś o radzie dla bohaterów. Jej! Ja pierdzielę, jaki wielki. Wynóżmy się stąd, Willum! Nie bij nas! My jesteśmy dobrzy! Powąchaj se kwiatki! Ała! Ruchy, ruchy, ruchy! Ja pierdzielę, jaki szybki! Poślizg mi się... O! Volibear, oga... Podnij się? Chyba go skupiliśmy. Wow! Blisko było! Blisko? No blisko to było powiedziane, prawie nas zeziarł. Żadne turlu turlu by nam nie pomogło. No nie spodziewałem się, że Volibeara tu zobaczymy. To jesteśmy już bezpieczni? Ja ma Volibeara. Volibear lubi odpoczywać na polach historycznych bitek w otoczeniu magii. Pozostaje po pradawnych walkach. Ogłosy wiatru i śnieżnej zamieci płaczą, plączą się z myślami Volibeara, przypominając mu o wielkich bataliach, które
ukształtowały świat, podczas gdy on sam czeka na powrót swojej prawdziwej esencji. Jesteśmy bezpieczni, prawda? Ajajaj, no nie powiedziałbym. 99% jesteśmy bezpieczni. Ja bym powiedział, że tak na 50%. Czuję, że jeszcze go spotkamy. Za ładnie był wymodelowany, żeby był tylko tak na chwilę. Nie wierzę! Szkoda, że nie ma tu Brauma. A co by dał Braum pomógł? Wow! Ryk pioruna! On pomógł stworzyć Freljord, wiesz? No Tali cały czas o nim śpiewają. Bardzo stare pieśni. I to głównie ostrzeżenia. Czemu nie mogę tu wskoczyć? O. No i git. O! No właśnie o tym mówiłem! Ja! Spęta się burza! Ty, co ty, kurde, Tora naśladujesz? Gdzie? Będziemy musieli walczyć! A! Musimy jej uniknąć! No kurde! Pierdolnięty! Oła! Nie mam życia! Patrz pod nogi! Pod nogi? Wszystko runie! Jeszcze raz musi walnąć, ale ja nie wiem, czy przeżyję. No niech się zesra! Ale gnój! Wszystko runie! Tak jest! Musimy użyć tej wybuchowej szyszki! Tej nad Volimerem! To jedyny sposób! Masz tu głaz na ryj! Taki z siebie Bóg, a kurde, pokonał cię głaz. O, przepraszam. Nie, to tylko tak sobie mówiłem. Nie miałem tego na myśli. O! Willump! Proszę nie zjadaj mnie, proszę nie zjadaj mnie, proszę nie zjadaj mnie! Cóż to takiego? Dzieci Aniwi, szczenie Notai i dziecię gór. Razem? Stary świat się jednoczy, gotów na chwalebną bitwę. Siostra byłaby dumna. Pokaż mi swoją potęgę, a może ocalisz życie. No to zajebiście. O, on nie wie! Nie powiedziałeś mu tego. Czego? Bez znaczenia. Wciąż jest czas. Podziwiaj, oto prawdziwy ryk. Jezus, jak jakiś tyranozaur z jurajskiego. Niesamowite! Ale nie wydaje mi się, żebym mógł ryczeć jak pan, panie Woliberze. Nie. Ale będziesz w stanie ryczeć jak ty sam, szczenie. Prawdziwy ryk, prawdziwa potęga wydobywa się z wnętrza. No wiadomo. Rozumiem. Mój ryk wydobywa się z wnętrza. W ogóle nie łapię. Idźcie już. Wystarczająco długo mi przeszkadzacie. Muszę odpocząć. Zebrać siły na to, co nadejdzie. A jak dokładnie mamy się stąd wydostać? Bo szukamy skrzydlatej góry i... Ramszary. Pewnie, że szukacie. Już tam jesteście. Dziękuję, Woliberku. Dziękuję. Dziękujemy ci bardzo, o wielki i mądry niedźwiedziu. Spotkamy się jeszcze.
Pewnego dnia, w przeddzień bitwy, a jeśli do tej pory nie znajdziecie tego, czego tak szukacie, zabiję was obu. Oh my god! Niezły żarcik, panie Woliberze! To nie był żartik. Nas naprawdę. Co nie, Willump? Willump? Nie jest do śmiechu, trochę się przestraszyłem. Jak Woliber nazwał to miejsce? Ramszara? To wygląda jak posąg Woliber, Freyrolski, półbóg, mistrz niedźwiedzi oraz brat Anwi i Orna. Oślepił Lisandrę za przeciwstawienie się dzikiej magii pierwotnej Rutenery. Żyje dla walk, honorując minione i pradawne tradycje Freylordu. Uczy Nunu wartości prawdziwego ryku. No dalej, Willump! Powinniśmy świętować! Przecież to jest posąg na Yeti. Walczyliśmy z Woliberem i uszliśmy z tego cało. A teraz jesteśmy w końcu na skrzydlatej górze! No tak czy inaczej, musimy znaleźć jakąś drogę do środka. Jeszcze tak nie do końca jesteśmy na skrzydlatej górze. Jesteśmy w skrzydlatej górze, ale nie na. No przecież to są jetowe Yeti. To są Yeti, prawda? Są przeogromniaste! Willump? No Willump, kurde, coraz bardziej cichy. Odcinka na odcinek. Znasz to miejsce. Co nie? Mnie możesz powiedzieć. Byłeś tu już kiedyś, prawda? Dobra, dobra. Po prostu otworzymy sobie te drzwi. Tylko hał. Nie no, tak jest dobrze. Dobra. Dobra. Tam w dół. Pięknie, sio. Tylko nie tutaj... Nie wiem, co wstąpiło w Willumpa. Tutaj brakuje nam dwóch rączek. Za chwilę wejdziemy na skrzydlatą górę. No za chwilę to tak nie bardzo za chwilę. Tak to bym tego nie nazwał. Tutaj brakuje rączek. Ale nie wiem, gdzie je mogę znaleźć. Jakiś pomysł, Willump jest wspaniały. Co tam? Co? Tu też przyda się kuźnia, Willump. Kuźnia się przyda. Chyba muszę zrobić to na czuja, tak mi się wydaje. A nie! Tu coś jest. Willump, chodź. Tu coś mamy. Idziesz? Doskoczę tu, doskoczę? Co tak? Spadliśmy ty tak! Nie wiem, co wstąpiło w Willumpa. Za chwilę wejdziemy na skrzydlatą górę. Nie no, tu nie byłem. Jeszcze raz, bo coś tu zepsułem. Chyba nie doskoczę, nie wiem, kuźwa. O kurde, doskoczyłem. Okej. Udało się. Na dół, kumplu? No tak, bo tylko ty tu wejdziesz, nie? Okay.
piosenka. Przypomina mi mamę i moje plemię. Szczególnie to. Zapomniana bitwa. Nieruchomy żołnierz. Osobliwa to wojna, gdy zabrakło ofiar. Mądre. Tęsknię za swoimi. Za mamą. No i co? Więcej tu chyba nic nie ma? Dobra, to ja chyba muszę to na czuje jakoś przedstawić. Willump, chodź. Nic tu więcej nie znajdziemy. Dobra, no to ustawiamy na czuja. Puchatku, chcę zejść. Puchatku. Dobra, róbmy to. Okej. Skąd ja mam wiedzieć, jak jest w dół? Ty, trafiłem! Możemy tam wejść i zdobyć serce Błękitu, prawda, Willum? Prawda? On jakiś taki posmutniały się zrobił, on chyba coś wie i nam nie chce czegoś powiedzieć. Ma przed nami jakąś grubą tajemnicę. Hej, Willum. Wiesz, że możesz mi powiedzieć wszystko, prawda? Nie rozumiem, Willum. Jesteśmy teraz rodziną, co nie? Myślałem, że to znaczy, że nie musisz już niczego przede mną ukrywać. Niby nie musi, ale się po prostu boi może o ciebie. On na pewno nic przede mną by nie ukrywał. Co ty w tego Brauma taki nagle wpatrzony? Co się stało? No przecież to był ładny skrót. No nie wierzę. Piękny skrócik. I mi nie pozwoliło. Nieładnie, gro, nieładnie. Ła. Boże, ile tych kolców. Ała! W porządku? No nie. Mam całą dupkę w kolcach. Nie bardzo jest w porządku. Fuck. No zajebiście. Okej. No to przed siebie. Willump, zostawisz mnie na dole? Co to? Czy to są Yeti? Nie, co to jest? Wygląda jak Yeti, ale... No właśnie, inne. Takie inne, jakaś inna rasa Yeti. Dzikie i przerażające. Wydaje się, że... Ściczały. ...ze sobą walczą. W jaki sposób zostały uwięzione w tym lodzie? Trochę zdziczały. Jak to przemieniły się z powrotem? Z czego? Przemieniły się z powrotem. Co mogło je zmienić? Willum się boi, że może też się w to zmieni.
Ale nie mu chyba to nie grozi, no. On nie walczył tej bitwie. Co to za miejsce, Wirum? Możliwe, że... On się po prostu, wiecie... Po prostu był małym Yetim wtedy jeszcze, nie? W porządku? Znaczy, na pewno był. I może uciekł czy coś, albo jego rodzice zginęli właśnie w tej walce. Te Yeti ani trochę nie wyglądają jak Wirum. Czy oni są jakoś spokrewnieni? Nie wiem, Nunu, nie wiem. Mam nadzieję, że się dowiemy. Puchatku? Puchaty! Czekaj, Wirum, na mnie. Nigdy nie widziałem go tak smutnego. Halo? Im głębiej do tej góry, tym głębsze tajemnice nasze wychodzą. No nie, no. Czekaj na mnie, puchatku! Hej, Wirum. W tym obozie notaj, które znaleźliśmy, tęskniłem za swoimi. Czy to tak się tutaj czujesz? Ale widzimy się niedługo, tak? Musi chyba, potrzebuje czasu na przemyślenia, no. Że jakieś wspomnienia wróciły złe. Może nawet nie może, tylko na pewno. Jest taki cichy. Taki smutny. Jak mogę go rozweselić? Nie wiem, czy na razie się da, on to musi sam sobie przetrawić na razie. Myśl, Nunu, myśl. Mów o skalniakach. Brał mnie. Poro. Jedzeniu? Biedny, taki smutny i z rączkami w dół. Aż go szkoda, no. Wirum? Hej, Wirum! W porządku, jak nie chcesz rozmawiać. W porządku, jak ci smutno. Smutek jest niczym lodowy wilk. Słyszałeś to powiedzenie? Mama napisała o tym piosenkę. No tutaj chyba tak robią. To leci... Smutek jest niczym lodowy wilk. Choćby bez końca zwierz wył, nie wolno karmić go. I chyba rozumiem. Każdy zawsze chce unikać lodowych wilków, no ale... No, niektóre rzeczy po prostu krzywdzą. Zdaje się, że takie jest życie. Tak. Smutek to lodowy wilk, puchatku. Ale ty masz mnie. Zawsze. No. Słodziutkie. Co oznacza Ramszara, Wirum? Dom? Twój dom? Czy dom wszystkich Yeti? Wszystkich? Wirum, to cudownie! Czy ja wiem? Pójdziemy tam, to możliwe, że tam nikogo nie będzie. Chociaż nie wiem, czy ta Ramszara to jest tylko taka nie wiem. Naraz się dowiemy wszystkiego. O, jakie te kolorki są ładne. Naprawdę ładnie tą grę zrobili. Dobre studio do tego wybrali. Żeby opowiedzieć tą historię. Hej, puchaty! Dokąd idziesz? Ktoś zauważył. Wow! Całe miasto pełne Yeti? Co ty pierdzielisz? Trudno w to uwierzyć. Ale jest opustoszałe. Rozświetlić miasto? Jasne! Prowadź! No to rozświetlimy. Ah,
Aha. Okej. A co to za znak? Dobra, to taki znak. Wszystko było. Czyli tutaj pod... W górze mieszkali ci te Yeti. Czy to Anivia? No i nawet tego ptaszka zrobili. Widziałeś? To magiczna nota dla Spelsongura. Okej. Górny. Prawy. Ten i ten. Górny. A, czekaj chwila. Górna, taki, prawo i dół, dobra. Nie, to chyba nie ten. Nie, to ten. Prawo, tak? Nie podziałało. Aha, tu, Boże. Dobra, jestem głupi. To Yeti grają na bębnach? Co one robią? Yeti czciły, a nie wie, czy co? No taki może mieli rytuał, no. Skomplikowane, co? No. Aha. Dobra. Dawaj dalej. Lewy, ten. Dobra. To teraz cała sekwencja. Piąty, znaczy czwarty, trzeci, pierwszy, drugi. Dobra. Czwarty, trzeci, pierwszy, drugi, ostatni. No i się udało. O, zrobiliśmy sobie ślizgawę. Włączyliśmy światło. Mamy prunt. Yeti, rasa pradawnych magicznych stworzeń, które zniknęły podczas wojny trzech sióstr. Przed swoim upadkiem Yeti tworzyły radosne i pokojowe społeczeństwo. Tylko te istoty potrafiły tworzyć prawdziwy lud, jedyną substancję mogącą podtrzymać mrok soczący ze spustki. Willump jest ostatnim żyjącym Yeti. Sara wróciła do życia! Czyli chyba żadnego nie spotkamy. Nie spotkamy, bo nawet tutaj gra nam mówi, że jest ostatnim żyjącym Yeti. Wspaniale! Czas się przejechać na Yeti! No to let's go! Kurde, możliwe, że coś tam było, ja pominąłem. Dobra, nieważne, bo widzę, że można coś tam rozwalić. Szybciej niż Anivia! Wiii! Gdzie to prowadzi? Ale sterować je muszę. Oh yeah! Jakiś bęben łączyliśmy. Co jest za tymi drzwiami, Willump? Wszystkie skarby Yeti? Czekaj. Skarby? Czyli serce błękitu! Dalej! Otwórz ten wielki! No nie wiadomo, czy serce błękitu tam jest. Bo trzeba zrobić bęben. Bum, 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 nie?
Sprawdźmy, co jest tutaj. A więc, jakie Yeti zbudowały to miejsce? A ślizgawki? A jedzenie? Czy jest coś, czego Yeti nie robiły z lodu? No to był ich główny składnik, no to co się dziwisz? Jak wszystko z lodu, to wszystko, nie? Pioseneczka. Oj, nie tak. Mamy. Porzucony dom. Ciekawe. Może chodzi o twój dom, Wilung. O Ramszare. Tak, tak. A posłuchaj tylko tego. Na usta moje notaj, nauka sama się wręcz pcha. Bez działania, myśli, a bez myśli, działań nie ma. Według tej pieśni, notaj i Yeti są podobni. Tak jak my. Czy to okay. Nie wspaniałe? Good theory. Mam jakąś kolej. A nie, to ja mogę wrócić po prostu tym, nie? Tak. Freljordzie, nadciągamy! To w dwie strony działa. To fajnie. Fajnie, fajnie. Tam coś jest, ale tam się na razie nie dostanę. Sprawdźmy jeszcze, co jest po prawej stronie. Czy po lewej, po lewej. Kolejna huśtawa. Chciałbym móc zobaczyć to miejsce, kiedy było jeszcze pełne Yeti. No to już niestety nie jest możliwe. A te ślizgawki służyły tylko do przemieszczania się, czy też do zabawy? Tak myślałem. Co my tu mamy? Kryształy, tu zepsuta droga. Gdzie to prowadzi? Uhu. O, oh, fuck. Dobra, nie uda mi się. Ajajaj. Wszystko mi się pokićkało. Mam cię! W dziesiątkę! Dawaj, 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 szybko. Dobra, uff. Wejszło. Wejszło, wejszło. Mamy kolejny ślizgacz. A w ogóle to Yeti miały przywódcę? Wow! Więc wszyscy byli tutaj równi? Ale fajno. To prawie tak jak u Notaj, tylko więksi i bardziej włochaci. O, jesteśmy tutaj, dobra. Tutaj mamy ten. Się zastanawiam, jak go zabrać tu. A, dobra, rozumiem, rozumiem. Wilki widzę. Tak. Pieprzone tarcze, to się jeszcze łączą razem z nimi? Nie, jest ich więcej.
Nie podoba mnie się to. Ej, to bolało! Skończmy to! Gincie! Lodowulfy! Dobra. Ci goście są tacy silni przez mroczny lód, nie? Tutaj mamy kolejne. To głębokie, Willum. Skażenie tylko wydaje się silniejsze, ale jest wątłe. Yeti filozof! Kurde, to by można było coś zrobić, ale nie wiem, czy jak on nie pojedzie. Nie no, w sumie i tak tu nie wejdę, bo tutaj jest ten, spinaczka. Dobra, potem to sprawdzimy. Musimy sobie wyjdzie. Czy to się nie schowa? Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, to tak działa. Okej. Zaraz dostaniemy się do drugiego bębna. Niby tak, ale... Patrz! Magiczny lód! Właśnie tego nam trzeba! Niby się dostaniemy, ale się nie dostaniemy. Puchatku, chcę zejść. No ale dobra, zróbmy to. Rozejrzę się tutaj trochę. Pa! Patrzmy, co tu jeszcze będzie. Zróbmy sobie jeszcze ten tylko jeden bęben, niech się gierka zapisze i zakończymy sobie odcinek. Już trochę mi się spać chce. Tu jest kolejna korona magicznych fragmentów. Co tutaj muszę zrobić? Cześć, Puchatku! Próbuję dostać się na górę! Czekaj, Willum, poczekaj. Widzę, jesteś potrzebny ty, to ja tu nic nie dam rady zrobić. Ale tu mam jeszcze jakieś wejście. Ale zaraz. A. Właśnie, Willum. Na główkę! No, Willum, rozchmurz się! Tym można obrócić posąg. Dobra, dobra. Wiem, o co chodzi. Kurde z tym fletem. Mylą mi się guziki. Albo jak to bym dał tutaj w tą kuleczkę. Sprawdził, co to robi. W górę i w dół. W górę i w dół. Dobra. Że teraz jest inny trochę problem, którego nie przemyślałem. Bo ja to oddałem tutaj. I co teraz? Mogę jakoś wyciągnąć ten... Mogę.
to obrócić. Ale jak to teraz na dół sprowadzić? Czy nie muszę? Chyba nie muszę. Nie dosięgniesz? Willump, naprawdę? A tu co jest? Nic. Bo inaczej tego nie wrzucę przecież. Więc jeszcze jaka jest inna opcja? Widzę jakby innej opcji na to. Przecież jak ja to opuszczę. Powinno się dać to jakoś zrobić. Że no pomysłos. Kurwa, nie zauważyłem, że tu jest drugi. Dobra, to nieważne. To nieważne. Już wszystko rozumiem. Zastanawiam, jak ja mam to z jednym zrobić, a tutaj był jeszcze drugi, o którym zapomniałem po prostu. Teraz możemy zejść na dół i go zabrać. Oczywiście, że tak. I zrobimy sobie przejście. Do bębenka. Racja, udało się. No i super. Hej! Przepraszam, sprawdzałem tylko echo. To miejsce jest przeogromne. Przeogromniste. No i mamy drugi. Jest i drugi! Niezłe uderzenie! Został nam ostatni! Do tego ostatniego to nie wiem, jak się dostać. Wyjaśnij mi taką. O, dobra, niech sobie jeszcze pogadają. Trzy siostry razem z Yeti walczyły w wojnie przeciwko pustce, co nie? No i wygrali? Razem? Ofiara? Nie rozumiem. Ocalili świat, prawda? Cierpliwość? No weź, Willum. Jestem mały. Nie umiem cierpliwie. No to trudno. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku i otworzymy te bramy i zobaczymy, jakie tam skarby się chowają. Pa, pa.